Wędkowanie trwało 4 godziny. Wędkarze co rusz stosowali nowe zanęty i próbowali różnych technik połowu. Było sporo emocji, przyjemnego relaksu i sportowej rywalizacji. Na sygnał sędziów zawody zakończono i przystąpiono do ważenia złowionych ryb. Komisja sędziowska podsumowała wyniki i ogłosiła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął Mikołaj Piątek z koła wędkarskiego Sandacz, drugie Aleksander Kowalczyk z koła Pstrąg, a trzecie Arkadiusz Pawłowski z koła Sieradz Miasto. Zwycięzcom gratulujemy. Nagrodę niespodziankę za zajęcie 13 szczęśliwego miejsca tym razem otrzymał Paweł Marciniak z koła wędkarskiego Pstrąg. Czy miał pan przyjemność wędkować tutaj na tym zbiorniku w Smardzewie? Jestem z Sieradza, więc dość często mi się zdarza tutaj bywać. Różnie to bywa, raz się, jak to wiadomo, loteria, raz się połowie, raz się nie połowie, różnie bywa. Dzisiaj zobaczymy, no pogoda, niestety temperatura tak spadła, że różnie może być. Jakie najczęściej rybki na tym haczyku się u pana pojawiają? Przede wszystkim płotka, bywa, że ładna płotka jak na nasze okolice, to bardzo ładna płoć, leszyk taki sportowy, no 50-70 deko. I trafiają się liny, okazy, naprawdę do 50 kilku centymetrów, więc nawet na Polskę to są bardzo piękne ryby. Te zanęty są naprawdę, kilka słów na ten temat. Jaka sztuka w tym jest, że na zawodach ta ryba będzie brała? Tak wielka gama zapachów, smaków i całej możliwości, że to wszystko zależy tylko od, ogranicza tylko fantazja, tak? A tak naprawdę to do końca nie wiemy, co zadziała. Ja idę zazwyczaj na prostotę, bazuję na prostocie. I mniej kombinowania, tym lepsze efekty. Ostatnie dni to kilka tygodni upałów. Na szczęście chwila oddechu. Miejmy nadzieję, że w dniu dzisiejszym na zawodach wyniki dzięki temu będą dużo lepsze. Moim zdaniem powinna się ta pogoda ustabilizować w takiej temperaturze, jak była. Dajmy albo gorąco i łowimy tą rybę, albo tak zwany przykładowo zrobiło się chłodno i tak samo te dwa dni powinny pokazać. Pierwszy dzień od razu po gorącach moim zdaniem nie będzie jakiegoś super efektu, ale na pewno zmieni coś. Nie? Proszę mi powiedzieć, jak ocenia pan ten zbiornik w Smardzewie, patrząc na te walory rekreacyjno-turystyczne i wędkarskie? Ale jeżeli wędkarstwo, bardzo dobrze. Mogę powiedzieć, że bardzo dobrze. No, zmienia się po prostu krajobraz tej wody, bo to jest młoda woda, rośnie wszystko, ptaki są. Wiadomo, ludzi też to zachęca, żeby przyjeżdżać, zobaczyć i tak dalej. Nie? Patrząc na sprzęt, którym pan tutaj dysponuje i przygotowuje pan do zawodów, no to wędkarstwo niestety przez te lata ewoluowało, zmieniło się bardzo. Niektórzy kiedyś mówili, że łowiectwo jest też bardzo drogie, a wędkarstwo, łowiectwo nie jest porównywalne, ale jest bardzo drogie w porównaniu właśnie do łowiectwa. Bo w łowiectwie jedziemy przykro strzelać do zwierząt, ale jedziemy strzelić do zwierząt, jeżeli nie ma zwierzyny, nie strzelamy, zostaje pocisk. Jedziemy na wędkarstwo, do wody i tak wrzucimy. To jakie oczekiwania z pana strony dzisiaj na zawodach? Powiem tak, no chciałbym, żeby było jak najlepsze, a co pokaże nam dzień? Myślę, że będzie dobrze. No. Panie Józefie, widzę, że już jest pan przygotowany do wędkowania. Deszczyk sobie pokrapia, ale parasol nie tak, przeszkadza to w żaden sposób. Jakie plany na dzisiejsze zawody? No, mam nadzieję, że ryby będą brały. Takie powiedzenie słowne, deszczyk pada, bierze leszczyk. Oby to się spełniło, ale czas pokaże. Proszę powiedzieć, ile lat już pan zajmuje się wędkarstwem i taki najlepszy wynik w pana życiu jako wędkarza? No, ze względu na wiek to widać ponad 40 lat. Od szkoły podstawowej, później wyjechałem do Gdańska, to przestałem, wróciłem i od nowa. Największy wynik to jest 3,85 brzana. Ale to już. To jest ryba, która pięknie walczy. Wspomnienie, bo rzeka się wypłyciła, zamuliło, także nie ma wody na taką rybę. Jak pan ocenia generalnie ten młody zbiornik w Smardzewie? No oby nie zarósł, tak jak próba, no bo niestety próba nam zarasta. A tak jest trochę ryby wpuszczone. Mamy nadzieję, że w tym roku również okręg się postara. I coraz będzie więcej, bo naprawdę jest do łowienia dużo ludzi chętnych, nie tylko z Sieradza, ale również poza okolic Sieradza. Panie Józefie, wielu twierdzi, że wędkarstwo uspokaja, prawda? Tak, zgadza się. Ale jak ryba bierze, czy w ogóle? W ogóle, jeśli to jest człowiek pasjonatem, to nie wiem, czy ryba jest, czy nie ma, ale człowiek ma czas na rozmyślenie, nawet jak się z żoną pokłóci, to przemyśli, czy dobrze, czy miał rację, czy nie miał racji, także.
widzę różnego rodzaju zanęty, a to jaśniejsze, ciemniejsze, wędki różnego rodzaju. W czym tkwi ta tajemnica, żeby tą rybę, patrząc na ilość, na wagę, na takich zawodach złapać? Znaczy tutaj to polega na tym, że nie można ani więcej, ani mniej. My określoną ilość tej zanęty, a wędka no chyba z pławika dużo, bo ja jestem tylko spławikowiec, więc tylko chyba spławik, żeby dobrze był wyważony. Rzadkością w sumie jest, żeby kobieta wędkowała. Wędkuję ja, wędkuje mąż, wędkuje syn, wnuk drugi, także już 3-latek i wędkuje, także chyba tak jakoś zaraził mnie mąż. Ile lat już zaraził temu panią tym wędkarstwem? No już 12 lat, już tak więcej po zawodach. Przedtem jeździłam jako osoba towarzysząca, jako trener, a teraz już jako zawodnik, czyli jeździmy po różnych tam mistrzostwach Polski, byłam 2 razy. Panie takie wyjątkowe przeżycie związane z wędkowaniem, to największą rybę? Największa ryba chyba leż na mistrzostwach Polski w Dratowie, to była chyba 2,5 kilo leszcz. A w kole są jeszcze jakieś inne kobiety, czy w okręgu? Znaczy, czy... U mnie są 3 w kole, bo to jest koło Sieradz Miasto, a tak ogólnie to tak na mistrzostwach tak jest o 10 kobiet. Jest więcej kobiet, ale jakoś się nie ukazują, tam raczej wędkują sobie odległościówkami, nie tyczką. O poziom sportowy zapytaliśmy sędziów. Ilu wędkarzy dzisiaj na zawodach się spotkało? No i oczekiwania z tego, co widzę, rozmawiając z wędkarzami, są bardzo duże. Wędkarzy jest 24, łowiących, wszyscy dopisali, zgłosili się wszyscy, no i bardzo ładnie, no. Są to zawody, tak jak mówiłem, towarzyskie, nie są jakieś tam okręgowe, że trzeba tam z wymiarami i tak dalej, jest to luźne zawody. Czym się charakteryzuje ten zbiornik w Smardzewie? Zbiornik w Smardzewie jest nowy zbiornik i tutaj rybę jest ciężko złapać. Jak ja mówię tutaj o zawodach, bo jeżeli ktoś przyjedzie indywidualnie, to nie ma, myślę, problemu, bo jak są kontrole, no to jest ta rybka, jest leszczyk, jest lin połapany, ale no na zawodach jest ta ryba, jednak płoszy się, dlatego są tutaj oddzielone taśmy, żeby nie dochodził postronny zawodnik. I dlatego no, musi być spokój i wtedy są to, może będą efekty. Tak, zainteresowanie przyglądam się temu sprzętowi i wędek z bambusa to już nie widać. Mam wrażenie, że ten sprzęt, kiedyś się mówiło, że wędkarstwo jest dla każdego, że ten sprzęt niestety kosztuje ładnych kilka tysięcy złotych. Bambusy, ja miałem taką propozycję w kole zrobić na bambusy. Przyjechało 2 z bambusami, a no niestety, no już teraz sprzęt wypiera, jak to się mówi, te starsze, nowoczesność i idzie. No taka wędka, no myślę, że około od 20 tysięcy do 2 tysięcy, niestety, no żeby sobie połapać, to trzeba mieć. A co ryba myśli o tym sprzęcie, trudno powiedzieć. Chyba szczęścia w wędkarstwie też trochę się przydaje. Oczywiście, że szczęście, bez szczęścia to nic nie da. Nie będzie żadnych ryb, no niestety. No, przede wszystkim chodzi o losowanie. No ja tutaj, jak ma szczęście ktoś w losowaniu, no to wygrywa, no niestety. No. Panie prezesie, wspiera pana również sędzia, tym razem z Działoszyna. Tak, kolega Janek Smolarek. Koło Działoszyn numer 3. Panie sędzio, jak pan odbiera dzisiejsze zawody tutaj zorganizowane na zbiorniku w Smardzewie? I czy w Działoszynie robicie też podobne? Też podobne robimy, organizujemy. No i pogoda jest taka była, no wiadomo, nam sprzyjała dzięki pogodzie. I chciałbym pozdrowić tam koło Działoszyn, PZW i kolegów ze stowarzyszenia Staw Okrągły. Tradycyjnie nagrody i wyróżnienia najlepszym wędkarzom wręczał starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Ja uważam, że wędkarstwo jest bardzo fajnym hobby. Na pewno uspokaja, na pewno wycisza i na pewno uczy pewnej pokory, bo jak widzimy, jak wędkarze godzinami siedzą nad wodą i efekty są nieraz mizerne, to należy się uzbroić w bardzo dużą cierpliwość. Rano rozmawiając z zawodnikami, panie starosto, o dzisiejszym wędkowaniu i zawodach, podkreślali, że ta zmiana pogody może negatywnie wpłynąć na wyniki, ale widać było, że sporo płotek w siatkach, mało tego, jeszcze piękny okaz lina. Oczywiście, że tak, ale jakby nie było, większość zawodników, którzy uczestniczą tutaj dzisiaj w tych zawodach, jednak narzekało na to, że te brania były jednak małe. Kolejny raz wędkarze walczyli o puchar starosty sieradzkiego. Oczywiście, że tak i ja będę chciał, żeby te zawody były nieprzerwane, bo jakby nie było, to już nie chodzi o sam puchar starosty, ale o to, żeby wszystkie nasze koła wędkarskie zjednoczyć, żeby wędkarze nawzajem się poznali, mogli się poznać, a przy okazji sobie między sobą porywalizowali.
Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Sieradzkiego kolejny raz były świetną okazją do wypoczynku nad wodą i kontaktu z naturą. Zawsze z tego co widzę panuje bardzo fajna atmosfera na tych zawodach. Kończycie wspólnym obiadem. Widzę, że jest czas na rozmowę, na wymianę doświadczeń wędkarskich. Tak zawsze jest na każdych zawodach. Naprawdę się wymieniają, jak brała i tak dalej. Także myślę, że to są zawodnicy, którzy startują. Kiedy następne zawody, panie prezesie? Zawody. My mamy teraz na Chojnym zawody drugiego Mój Puchar, także dziękuję ślicznie. Sędziom chciałbym podziękować. Ja jeszcze raz dziękuję pani sędzio. Dziękuję. No i na następne zawody będę się meldował. Nie ma problemu, proszę. Nie ma sprawy. Wszystkim dopisywały humory i apetyt. Na zakończenie zawodów uczestnicy tradycyjnie spotkali się na obiedzie, tym razem przy pysznej zupie gulaszowej. Podczas obiadu jeszcze długo trwały rozmowy na temat zawodów, komu i jak brało i czy mogło być lepiej.